Dzisiaj będziemy testować pomysł Zagiego 86, podryw na tak zwane balony. Te zwykłe balony, najprostsze 6 zł, 25 sztuk, także nie musicie się wykosztować, a ja lecę sprawdzić w teren, jak to działa. Mam balonika, chce pani balonika? A dlaczego nie? Wziąłem pani do domu, na Sylwestra już by był. Już, ja widzę tu panią i jest dla pani taki prezent. Pani poczeka. Pani mnie polubi na Facebooku. Pani ma, no ma pani, pani sobie weźmie do domu. No to jest pani, no to pani sobie wyrzuci później, ale pani sobie weźmie i zapamięta pani. Bielu, ale pani sobie weźmie. Może pani tam wyrzucić, koleżance da. A jak pani nie zapamięta, ja sprawdzę. Mam dla was tu balona. Weźcie sobie na uczelnię, tam sobie poodbijacie. I tu mnie na Facebooku zaprosicie, tu macie napisane, dobra? Okej, dzięki wielkie. No, tam polubicie. Chce pani taką rzecz ode mnie? O nie, pani nie chce, od nieznajomego nie biorę. W jakim to jest celu? No w takim celu, żeby mnie pani polubiła. Musi być... Pani jest samotny? Tak. Ja mam dla was dziewczyny balona. Polubcie mnie na Facebooku, tu sobie wpiszecie w przeglądarce. Wiesz, będziemy już znajomymi, wspólne imprezy, wiecie co jest? Jak się zaczyna? Miłosna historia. Od Facebooka. A kończy się, prawda, różnie. Czasami wizytą u psychologa, jakaś niespełniona miłość. Czasami wizytą w kościele, ślub, bądź dziecko w drodze i trzeba wziąć ślub, gdy rodzice są już staroświeccy. Bo z brzuchem bez ślubu nie wypada latać. Bądź dla niekatolików Urząd Stanu Cywilnego. Bądź na stacji CPN o 2 w nocy po zabezpieczeniu przed ciążą. Bo kolega się żeni i założyliśmy się, że każdy mu nadmucha jednego balona. Nadmucha mu pani... Ale ja nie umiem. No umie pani co pani, balona nigdy nie dmuchała. O. O. O, daje pani radę, jest dobrze, dobrze. To pani ma ten balon i pani go polubi na Facebooku, tu pani ma napisane. Wujek Bielu. No, pani kliknie lubię to. Dobra. I pani zaprosi go, polubi go pani na Facebooku. To państwo może wziąć. Tak? No. To mogę dostać. No. Pani sobie może dmuchać później w domu. Za każdym razem będzie pani miała to napisane, nie? O, wow, przepraszam panią bardzo. Taka jest sprawa, bo kolega się żeni. Tak? Nadmucha mu pani balonik? Pewnie. Poważnie? Tak. Wow. O, pani... Ile jest dziewczyną? Proszę? Ile się spotyka z narzeczoną? O, już długo, ze 2 lata. A co, pani też? Zamierza, czy nie? Też kiedy? Teraz powiem, dobra? No, teraz spokojnie. A może pani? Pod nadmucha mi pani balona? A to... Jeden do tej pory, czy do... Nie, już tam, bo później ja pani dam, pani se puści, później po klasie. Dobra, dobra. I teraz się zamienimy. Pani do nas studia idzie sobie tutaj, postudiować. Tak, tak jest. A pan dalej bileciki, baloniki dmuchać. Tak, no jest, bo mam trochę ich jeszcze, nie? Bo tam trzeba salę, 6 tysięcy balonów trzeba. Bo jak będzie ten, to może pani przyjdzie, co? Spoko, podmucham. Jest taka sprawa, bo wy tu widzę, że jesteście skałciki. Takie jesteście ogarnięte w temacie dzieci. Weźcie mi nadmuchajcie balona i zawiążcie. No no to, no to ci szkodzi. Byś miała odznakę tam u siebie w harcerstwie, super balonowa, czy coś, bo tam dostajecie. No k***ać. Gdzie będą te balony? One gdzieś będą? No będą. Gdzie? No będą. A gdzie? No na weselu. Na weselu? No pani coś nam napisze. Nie, że życzenia, tylko kreatywnie jakiś rysunek. Ojej, rysunek, kreatywność. To jest zadanie z dziennikarstwa, kreatywność. Wie pani Zbyszka Wodeckiego? Słucham? Zbigniewa Wodeckiego pani umie? A co a pani? Muszę? No a pani się postara. No Zbyszka, no pani daje. Zbyszka. Kto to jest Zbyszek? No ten w tańcu z gazami co oceniał, taki dotknij, nie poczujesz lakieru, takie długie wody.
Coś śpiewał, co śpiewał Pszczółkę Maję. Okej, okay, nie kojarzę, ale... Ma duży nos czy nie? Taki średni. A pani narysuje coś na balonie? Co pani uważa? Tu jest Zbyszek Wodecki. To pani może teraz Santorkę. Tu będzie Irena Santor robota. O nie, będzie ciężko. Jest takie zadanie dla pani. Nadmucha mi pani balona? A czemu? No bo zmierzę pani czas. O nie, nie, ja... No co, no zmierzę pani czas nie, i wynik... Nie, bo ja nie umiem chować balonu, bo zawsze mi się zaklinowuje. Dobra, pani się nic nie zaklinuje, nie, no pani daje. Nie. Pani daje radę, co pani się tam przejmuje? A po co, w jakim celu? No w takim celu, no to badania robimy takie. A jakie badania? No jak szybko Polacy dmuchają balony. To brzmi jakby... to była jakaś kpina trochę. Nie kpina, no poważnie mówię. Nie ma nikogo ze znajomych? No, nikt nie widzi, nikt nie widzi. 3, 2, 1, bomba, poszło. 3, 2, 1, bomba, poszedł. No to jeszcze raz. Nie nadmucham. Ma pani jedno wesele. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze? Poszło. 7 sekund. Wie pani, co pani zrobiła? Rekord świata? No. To jest jasne. 7 sekund. Naprawdę, 7. Ale o co chodzi? Nie mam siły. No, 3, 2, 1, bomba. No, 10 sekund, no, powiedzmy, że w 20 by się pani wyrobiła, jakby pani jeszcze ten, czyli to jest wynik, no normę pani ma, pani może powiedzieć, że norma. Dziękuję. Pani mnie polubi na Facebooku? Wujek Bielu pani pisze. Tam, że chłopak od balona. Nie, tak okay. Nie ma. Jak? Wujek Bielu no. Pani się pisze. No. I tam będą wyniki, no pani będzie, no pierwsza trójka na razie, no okay, numer okay. Jeden. Chce pani tego balona do domku? Mogę go wziąć. No i pani na przykład, no jeszcze może, kochany. Się zrobimy taki układ, taki deal. No coś napiszę. Napiszesz mi tak? No, nie. Na początku co ja mogę napisać? Ja mogę napisać. Tu mogę, o, tak zrobić. Pani mnie polubi na Facebooku, a tu pani ma buziaczka. Dobra. Wow, jak widzieliście pomysł na podryw Zagiego 86 na balona, sprawdził się, dziewczyny reagowały pozytywnie, powiedział, że nie polajkują, praktycznie 100% skuteczności, także polecam, stosujcie to w domu. Jedyna taka mała uwaga, może kupcie nie w kwiatki i jakieś tam księżyce jak mój balon, tylko raczej w kształcie serca, to da lepszy efekt. Ja co mogę dodać tu więcej? Wy wysyłajcie swoje pomysły na sekswizja@tosiewytnie.pl. Pamiętajcie, że każdy wyemitowany pomysł zostaje nagrodzony gadżetami tosiewytnie.pl. Ja się z wami żegnam i do następnego odcinka.